Hej, wybrałem się na rajd terenowy, na który niestety się spóźniłem, bo wziąłem ze sobą rodzinę i wiadomo jak to z rodziną wychodzi. Na rajdzie dowiedziałem się wczoraj, bo zadzwonił do mnie kuzyn Adam i powiedział, że słuchaj Mirek, jest rajd, prawdopodobnie Śląska Liga Terenowa to się nazywa i trwał już od 10, natomiast ja dotarłem tutaj dopiero na 13, także kilka scen fajnych mam, jedną nawet bardzo fajną, którą wam pokażę, jak chłopaki stracili oponę i musieli ją na plaka wrzucać, co zawsze mi się podobało i jednak wydawało mi się to trudne, natomiast okazuje się, że wcale nie jest to takie ciężkie, przynajmniej ciężko to nie wygląda, na pewno inaczej się to wykonuje niż to wygląda. Patrz, uśmiech do kamery. Trzecie miejsce mówisz? No podobno, nie wiem. To się okaże, jadę jeszcze raz. No. Mam nie dosyć. My też, bo jest auto całe. Tak, dokładnie. A spokojnie, nadrobię to zaraz. I widzę tutaj, że dużo więcej różnych samochodów jeździ. Są też rajdówki, jak widać. O, widać tam jedną białą rajdówkę. Także rajdy też są zwykłych samochodów, też tutaj są takie zwykłe, bo są przygotowane auta do rajdów, do wyścigów. To były czasówki. Chłopaki jeździli w jedno kółko, które wcale nie było łatwe. Zastanawiałem się czasami nie uczestniczyć z idiotem, natomiast bałem się, że coś urwę. Za tydzień wybieramy się na rajdzik, na Pieczątki do Baborowa. Z tego też będzie, mam nadzieję, fajna relacja. I mam nadzieję, że będzie tak zwane pudło, nie? Czyli wygramy jakieś miejsce. Jak możecie zobaczyć, za mną dwa samochody uczestników. Wszyscy tutaj praktycznie mają klatki założone. No, podjazdy były duże, bardzo wielkie dziury, także urywały się samochody ponoć. Niestety nie zdążyłem tego zauważyć, zobaczyć, ale mam kilka fajnych scen, jak samochody biją w drzewo albo chociażby właśnie tą przykładową oponę, którą
oglądacie. Jak miałam 18 lat, zobaczyłam sobie dziadka tego auta, które w tym momencie mam, czyli Samuraja. No i tak sobie marzyłam przez 20 kilka lat o takim autku. No i później się okazało, że mogę sobie kupić. A, i od tej pory jeździsz. No i od tej pory jeżdżę. Elegancko. Ty, Adaś, jak zacząłeś z offroadem? Nie pamiętam. Jest kilka wersji. Każda prawdziwa. Dobrze. W lesie kiedyś widziałem, jak jeździli na crossach. I tak pomyślałem, na crossie. Tylko że cross to ja tam wolę motorem po asfalcie jeździć. To myślałem o quadzie. Ale potem tak quad jest tylko w sumie do lasu i padło na terenówkę. Pierwsza była Opel Monterey. I ile lat już? 8. Trzeba też wspomnieć o tym, że na rajdzie brały udział zmoty, natomiast mi one wyglądały troszeczkę bardziej na buggy. Nie wiem, czy to jest duża różnica, natomiast no, też taki wyścig był. Nasz pierwszy bohater, który jechał w patrolu po pierwszym swoim przejeździe z zwykłymi samochodami terenowymi, sam postanowił wziąć jeszcze raz udział razem ze zmotami, na co dostał zgodę, więc również z nimi się ścigał. Niestety nie byłem tam na tyle długo, żeby dowiedzieć się, jaki był wynik, no bo wynik był przedstawiany dopiero później w Wiśle na rynku, no a my musieliśmy się już zwijać, bo też czas nas gonił, mieliśmy około 2 godzinki drogi do domu, musieliśmy zajechać na czas, zwłaszcza że były ze mną moje małe dzieciaki. Dzisiaj święte i chcę być tu 100 razy od minuty. O, a mówiła pani, że się pani nudzi. A właśnie, chodź tutaj. Ale już jest fajnie, bo był smutny, ale jak będzie dmuchany dalej, to będzie bardzo fajnie. Aha. A jak nie będzie, to odejmuje dwie gwiazdki. Rozumiem. Czyli to, czy jest fajnie, czy nie, zależy, czy jest dmuchany zamek. Okej. Okay. Czyli na wyprawy offroadowe należy brać dmuchane zamki. Tak? Tak jest. Polecasz? Dobra. Dobre ciastko? Pyszne. Także polecam takie rajdy, naprawdę. Szkoda, żałuję, że nie wziąłem udziału w nim. Natomiast no widzimy się następno na pewno, nie?